Ten przedziwny las na wodzie, przypominający nieco zarośla na Morzu Nowe, to relikt dawnej przyrody, Las Olszowy. Pozostałość nie tak odległych czasów, gdy Polska słynęła z mokradeł. Olsy to lasy, które rosną na terenach podmokłych, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Jest to absolutnie wyjątkowy typ lasu, w którym drzewo wytrzymuje często stałe, całoroczne podtopienie. Woda, która tutaj jest w tej chwili w nadmiarze, porusza się tylko góra-dół. Nie ma tu zupełnie poziomego ruchu wody, żadnego odpływu, dopływu, stąd zbiorowisko zasilane wyłącznie wodą deszczową jest bardzo ubogie i bardzo swoiste. Brak odpływu powoduje, że lustro wody można tu zobaczyć nawet przez cały rok. Jej poziom to kilka centymetrów, ale może też sięgać prawie metra. Nazwę swą olsy wzięły od drzew, które na nich rosną i dominują – olsz czarnych. Olsze rosną na kępach stworzonych z brył korzeniowych i naniesionego na nie błota i szczątków roślinnych. Dają sobie radę na bagiennych glebach o niskiej zawartości azotu. Ich korzenie mają charakterystyczne brodawki, w których żyją promieniowce – bakterie wiążące wolny azot z atmosfery. Dzięki tej symbiozie olsza wykorzystuje azot z powietrza, uzupełniając jego niedobory w glebie. Jaka jest ta olsza? No tutaj ta olsza rośnie przede wszystkim na tych siedliskach bagiennych odroślowo. Jeżeli stare drzewo się złamie, to z jego szyi korzeniowej wyrastają następne, no i szukają dojścia do światła. Dlatego czasami bywają krzywe, ale również bywają bardzo proste, gonne. Jest to jedyne drzewo liściaste w naszym kraju, właściwie w Europie, które wytwarza strzałę, czyli ma prosty, oczyszczony z gałęzi pień, podobnie jak sosna, świerk czy jodła. Tutaj z bliska można obejrzeć właśnie to drewno olszowe. Ono nie jest jednolite. Są takie zafalowania, ciemniejsze, jaśniejsze pasemka. Jaką ona ma korę? Jest taka drobno łuseczkowata, lekko powcinana i ten taki lekki róż, lekki pomarańcz w tej korze przebija. To drewno na przekroju, kiedy jest ścinane po pewnym czasie, bo na początku to ono jest stosunkowo jasne, uzyskuje taki żółty kolor. Nie musimy stosować w związku z tym jakichś sztucznych barwników do tego, żeby mieć ładny kolor w swoim otoczeniu. Olsza czarna kwitnie przed rozwojem liści. Na przełomie marca i kwietnia na jednym osobniku występują oba kwiatostany męski i żeński. Męski w postaci zwisających kotków, żeński w postaci gron. Po zapyleniu szyszeczki ciemnieją. Wysyp nasion z szyszek następuje zimą następnego roku, gdzieś w granicach stycznia, lutego. W
styczniu, lutym te szyszeczki bądź opadają, chociaż częściej się otwierają i wysypują się z nich niewielkiej wielkości, niewielkie, drobne nasionka brązowe, które opadają na lód, na śnieg i kiedy przychodzi pora roztopów, te nasiona są przez wodę przenoszone w inne miejsce i w ten sposób olsza rozsiewa się i zajmuje coraz w to nowe tereny. Nogi zatapiają się głęboko w mule, czasami trudno wyciągnąć, są różne wykroty. Dno usłane jest gałęziami olsz. Zbiorowisko, które normalnie nie jest odwiedzane przez zbieraczy runa leśnego, grzybów. Są fantastycznym siedliskiem dla płazów. A tu wiszą farfocle skrzepy. Żaby mają tu bardzo dogodne warunki do rozmnażania. Z innych zwierząt, na przykład chruściki, które w tej chwili obserwuję na tej gałęzi, pełno larw chruścików w takich ładnych domkach. No i o dziwo mchy, które zanurzone w wodzie, czasami tygodniami, też to wytrzymują i dalej bardzo ładnie rosną. Runo w Olsach jest bardzo zróżnicowane. Na kępach znajdziemy gatunki borowe, a czasem nawet grądowe. Borówkę brusznicę, szczawik zajęczy, siódmaczek leśny, konwalikę dwulistną, czyściec leśny czy bluszczyk kurdybanek. W dolinkach między kępami, tam gdzie woda występuje okresowo, rosną gatunki szuwarowe. Tużyce, psianka słodkogórz, przytulia błotna, karbieniec. Dolinkę w Olsie tworzą głównie różne gatunki tużyc, między innymi ta kępowa tużyca i widzimy, że ona nie jest w wodzie. W warunkach typowych o tej porze roku Ols jest zbiorowiskiem podtopionym. Z wody wystają jedynie same kępy i dlatego ta roślina powinna być zanurzona w wodzie. Z wody powinny o tej porze roku wystawać jedynie nasady kęp. To, że jest tak sucho, jest zjawiskiem niekorzystnym. Najważniejszym gatunkiem paproci w Olsie jest narecznica błotna, która widać facjalnie, czyli tak grupowo, masowo zarasta głównie okolice wokół tak zwanych kęp, czyli wokół nasad poszczególnych drzew. W dolinkach dominują tużyce. Dominują tużyce, zarówno te kępiaste, jak i rozłogowe, tużyca błotna. Wiosną w płytszych miejscach złocą się gatunki bagienne, kaczeńce i kosaćce. A tam, gdzie woda występuje cały rok, powierzchnię jej pokrywa rzęsa wodna. Warstwa krzewów jest słabo wykształcona. Przeważnie są to wierzby, łozy i uszate. Ale mogą występować też kruszyny, kaliny, czeremcha, wawrzynek wilczełyko, a także podrosty gatunków drzewiastych, brzozy omszonej i świerka. No, wyszedłem z zwartego gąszczu czeremchy. Czeremcha jest gatunkiem tworzącym pierścień zwartych zarośli wokół olsu. I to jest czeremcha masowo pojawiająca się, nasza rodzima czeremcha. Ten krzew jest bardzo intensywnie zaatakowany przez owady. Najczęściej są to rośliniarki bądź mszyce, które tworzą takie wyrośla zwane galasami. Tam rozwijają się postacie larwalne owada. Stąd taka brodawkowata powierzchnia liści. Natomiast te otwory to są już ślady po żerach innego jakiegoś owada. Tu mamy jakąś piękną gąsienicę o bardzo intensywnych, jaskrawych barwach. Z reguły tego typu kolory są znakiem toksyczności, odurzającego zapachu bądź ostrego smaku. No właśnie jesteśmy zjadani też przez jeden z gatunków, może nawet przez kilka gatunków owadów, muchówek.
konkretnie komarów, które muszą być związane z siedliskami wilgotnymi. Okres larwalny przechodzą w ciągu kilku tygodni w płytkich zbiornikach wodnych, jakie na pewno tutaj wczesną wiosną było, a w tej chwili, żeby przetrwać, muszą przebywać w środowisku o dużej wilgotności powietrza. Stąd takie duże ilości w tej chwili owadów dorosłych atakujących nas, po to, żeby pozyskać krew, aby skuteczniej przeprowadzić proces rozmnażania. Taka samica, która pożywi się krwią, potrafi złożyć dużo więcej jajeczek niż taka, której się to nie uda. I z pewnością nie jeden gatunek komara, tylko w tej chwili kilka różnych gatunków nas tutaj atakuje, gdyż w Polsce żyje co najmniej kilkadziesiąt gatunków, różnych gatunków komarów. Lasy olsowe dzielimy na dwa zespoły roślinne. O nieco odmiennej budowie i siedlisku, na którym występują. Są to ols porzeczkowy i ols torfowcowy. W Polsce najczęściej występuje ols porzeczkowy, którego drzewostan składa się prawie wyłącznie z olszy czarnej, a w runie rośnie czarna porzeczka. Olsy te występują najczęściej w okolicach jezior i dolin rzecznych, ale nie bezpośrednio przy samych rzekach, gdzie królują łęgi. Występują praktycznie na całym niżu Polski. Ols porzeczkowy zarasta torfowiska niskie, stanowiąc ostatnią fazę sukcesji tych torfowisk. To znaczy, że po zajęciu torfowiska taki zespół roślinny powinien stanowić trwałe zbiorowisko leśne i dalej już się nie przekształcać. Drugi typ olsu to ols torfowcowy. Występuje znacznie rzadziej, zwykle w zagłębieniach terenu, którego budowa nie pozwala na odpływ wody. W ich okolicy trudno szukać rzek czy strumieni, przez to nie są one zalewane. Poziom wód gruntowych jest tu niższy i podlega mniejszym wahaniom. Budowa kępowa jest słabiej rozwinięta. Są też uboższe florystycznie. Chociaż występują gatunki, takie jak w olsie porzeczkowym, to rośnie tu bardzo duża ilość torfowców, zwłaszcza torfowca nastroszonego. Olsy, choć występują na terenie całego kraju, zajmują nieznaczną część terenów leśnych w Polsce, tylko około 1%. Najpoważniejszym niebezpieczeństwem dla ich istnienia jest postępujące obniżanie poziomu wód gruntowych. Powoduje to ich zanikanie i przekształcanie się w bardziej suche typy lasów. Wspaniałymi sprzymierzeńcami olsów, choć nie są jego mieszkańcami, są bobry. Wznoszą tamy i podnoszą poziom wód powierzchniowych. Zalewają tereny wokół rzek i cieków, a na podtopionych obszarach rozwijają się nowe zbiorowiska roślinne. W wyniku podniesienia wód odtwarzane są także naturalne siedliska olsów. Dla drwali olsy są dostępne tylko zimą. Wtedy na lód można wpuścić ludzi i maszyny. Jednak ze względu na wysokie koszty pozyskania drewna, coraz częściej pozostawia się całe fragmenty lasu na pniu. Czy będzie to początek naturalnych olsów? Zdecydują o tym następne pokolenia. Thank you.
Źródła bizantyjskie z VII wieku donosiły o Polsce. Osiedla Skawinów i Antów leżą jedne za drugimi wzdłuż rzek i łączą się ze sobą, a wszędzie w sąsiedztwie są lasy, błota i szuwary. W tym czasie Polska była w 90% porośnięta lasami. Nie groziła nam wtedy susza. Nie brakowało bowiem w tych lasach bagien i mokradeł. Wśród podmokłych terenów były suchsze, liściaste lasy zwane grondami. Siedliska grondów dzielimy w Polsce na trzy rodzaje, w zależności od miejsca ich występowania. Na grond subatlantycki, występujący w północno-zachodniej i północnej Polsce. Grond środkowoeuropejski, zajmujący obszar zachodniej i środkowej Polski. I grond subkontynentalny, na pozostałej części kraju. Grondy rosną na wielu rodzajach gleb, w zależności od położenia terenu, na którym występują. Charakteryzują się szeroką skalą warunków siedliskowych. Najczęściej są to gleby brunatne, wyługowane lub szaro-brunatne, o odczynie neutralnym i zasadowym. Rośliny występujące w tym siedlisku korzystają głównie z trzech pierwszych warstw, czyli z warstwy puchnicznej, z warstwy przemytej gliny i z poziomu, w którym kumulują się substancje ilaste. Skała macierzysta jest z reguły już poza zasięgiem korzeni drzew i roślin runa. Już tam nawet nie ma potrzeby, żeby te korzenie sięgały, gdyż w tych pierwszych warstwach znajdują wszystkie substancje pokarmowe potrzebne im do życia. To jest typowy przekrój glebowy, charakterystyczny dla grondów. W siedliskach tego typu obieg materii jest bardzo szybki. Praktycznie próchnicy nadkładowej, która powinna występować w tym miejscu, nie ma, dlatego że cały opad siłki w okresie jednego sezonu wegetacyjnego rozkłada się i wzbogaca swoimi pierwiastkami, swoimi substancjami glebę. Grondy były tymi lasami, z których składały się puszcze niegdyś pokrywające większą część Europy. Już od wczesnego średniowiecza były one wycinane w celu zdobycia cennych, żyznych ziem dla rozwijającego się rolnictwa. Siedliska grondowe nadawały się także świetnie pod uprawy innych gatunków leśnych. W przeszłości bardziej pożądane gospodarczo gatunki drzew zostały sztucznie posadzone w miejsce grondów, które wprawdzie do dziś występują w całej prawie Europie, od środkowej Francji aż po wschodnią Rosję, ale jest ich bardzo mało. Tylko 3% lasów w Polsce to grondy, chociaż według obliczeń siedlisk grondowych w lasach mamy około 40%. Oznacza to, że w ich miejsce posadzono inne gatunki, najczęściej sosnę, która w ten sposób rośnie tam, gdzie nie powinna. Grab jest jednym z ważniejszych rodzimych gatunków drzew tworzących lasy grondowe. Rośnie praktycznie na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyższych partii gór i Wyspy Wolin. W lasach pierwotnych, przed ingerencją człowieka, bywał gatunkiem dominującym. Graby są najbliżej spokrewnione z leszczynami, brzozami i olszami i zaliczane do rodziny brzozowatych. To jedno z najbardziej odpornych na zacienienie drzew. Ma najtwardsze drewno ze wszystkich naszych rodzimych gatunków. W pierwszych latach życia rośnie bardzo wolno. Nabiera tempa w wieku 40 lat. Gdy osiągnie 90 lat, przestaje rosnąć, czemu często towarzyszy zamieranie wierzchołków. Jak
Graby, które są podstawowym drzewem w grondzie, najczęściej występują w drugiej warstwie. Nigdy nie dorastają do takich wysokości jak dęby czy lipy. Ale pamiętać trzeba, że nie ma grondu bez graba. Grab to jest podstawa i główna definiująca roślina w grondzie. Mają taką stosunkowo gładką korę. To drzewo dożywa stu kilkudziesięciu lat, to zależy od warunków i dopiero jak jest bardzo stare, kora gładka zaczyna pękać. Jest lekko pofałdowany ten pień, to jest cecha charakterystyczna. U bardzo starych grabów, których wiek przekracza 100 lat, niekiedy wynosi prawie 150, ta kora ma stosunkowo głębokie spękania, tak jak tutaj. Liście tego drzewa bardzo łatwo się rozkładają, dzięki czemu mamy poprawę warunków wierzchniej warstwy gleby. Ta gleba jest żyzna, bardzo sprawna. Graby są roślinami jednopiennymi. Kwiaty męskie i żeńskie występują na jednej roślinie. Żeńskie mają charakter luźnych kłosów. Natomiast męskie, wyrastające na szczycie gałązek, tworzą kilkucentymetrowe kotki. Kwitną na przełomie kwietnia i maja, a kwiaty pojawiają się wraz z liśćmi. Owoce to orzeszki w trójklapowej okrywie, która pomaga w locie. Nasiona dojrzewają od września do października i rozsiewane są przez wiatr. Orzeszki te są przysmakiem grubodziobów. Możemy je zobaczyć zimą w grondach, gdy zlatują się z północnych terenów Europy, by w nieco łagodniejszym klimacie dotrwać do wiosny. Grondy są wielogatunkowymi lasami liściastymi na siedliskach żyznych. Zbudowane są z niemal wszystkich występujących na danym terenie gatunków drzew liściastych. Prawie zawsze stałym elementem jest obecność graba, a w zdecydowanej większości także dębu. W grondach subkontynentalnych znajdziemy lipy szerokolistne i drobnolistne, klony zwyczajne, brzozy brodawkowate i osiki, a w Polsce północno-wschodniej znaczną rolę w drzewostanie odgrywać może świerk. Warstwę krzewów tworzy leszczyna, jarzębina i trzmielina brodawkowata. W grondzie środkowoeuropejskim znajdziemy domieszki buka, jaworu i klonu polnego. Za mną zwarty gąszcz różnych krzewów i młodych drzew. Wśród nich jest leszczyna, młode lipy, graby, dęby, kruszyna. One wszystkie razem tworzą nieprzebyty gąszcz i wszystkie próbują jak najwięcej dla siebie schwytać światła. W związku z tym widać, że przy dnie lasu jest bardzo ciemno. Bardzo specyficzną cechą grondów jest runo leśne, które swoją największą świetność przeżywa wczesną wiosną, kiedy kwitną tak zwane geofity wiosenne. Wczesną wiosną, gdy do dna lasu dochodzi światło słońca, a drzewa jeszcze nie wypuściły liści, zobaczymy w grondach wspaniały widok kwitnących roślin. Zawilcy gajowych i żółtych, przylaszczek, przebiśniegów, groszków wiosennych, ziarnopłonów, kokoryczy, pierwiosnków i miodunek. Rośliny mają mało czasu. Gdy liście całkowicie pokryją drzewa i krzewy, a ilość światła gwałtownie się zmniejszy, będą musiały ustąpić miejsca innym. Najpierw pojawią się wspaniałe połacie gwiazdnicy wielkokwiatowej. Później nastąpi dominacja podagrycznika, pokrzywy, dąbrówki rozłogowej, konwaliki dwulistnej, marzanki wonnej, prosownicy czy konwali majowej. Takie gwałtowne występowania kwitnących roślin nazywamy aspektami. W grondach możemy oglądać dwa aspekty – wiosenny i letni.
dęby kojarzą się i kojarzyły zawsze z potęgą, z życiem, z siłą. Jest to właściwie drzewo, które od starożytności symbolizowało moc. Jest to drzewo charakterystyczne dla lasów liściastych. Prosty, smukły, a korona jest bardzo, bardzo wysoko, sięga światła. Lipy kojarzą się nam zwykle z drzewami dosyć niskimi, o szerokich koronach. Natomiast lipy rosnące w lesie, w takich żyznych lasach liściastych, jak te lipy tutaj w tym grondzie w Puszczy Boreckiej, są drzewami leśnymi, które z gałęzi oczyściły się na dużą wysokość. Każda lipa ma swój własny pokrój. Ta miała wokół siebie dużo miejsca i te grube konary, które w końcu zamarły, zostały zalane. Tkanką przyranną wytwarzyły się młode drzewa. I z punktu widzenia całego systemu korzeniowego to jest cały czas jeden i ten sam osobnik. Możemy powiedzieć 250-300 lat, ta stara. Ten, który z tych następnych drzew przejmie rolę i będzie znowu żyło kolejne 250 i kolejne 250 czy 300 lat. I w ten sposób z pewnością możemy stwierdzić, że to drzewo, lipa, mimo że taką ma nazwę nieciekawą, lipa, może żyć i 1000 lat. Ja osobiście śmiem twierdzić, jest drzewem dłużej żyjącym niż dom. W grondach poza grabami, dębami rośnie inny interesujący gatunek, przy którym teraz stoję, to jest klon. Mamy trzy rodzime gatunki klonów. To jest klon pospolity, Acer platanoides. Bardzo znane drzewo, myślę, ten kształt liścia kojarzy się każdemu z jesienią, pięknie się przebarwiają. Występuje na całym obszarze Polski. Jest bardzo odporny na zacienienie. Klon jawor, dosyć podobny, z tym, że w tym przypadku botanicy mówią o piłkowaniu. Te ząbki są lekko tylko zaostrzone, wcięcia pomiędzy klapami są ostre, klinowate, a przy klonie pospolitym te wcięcia są mniej lub bardziej zaokrąglone, one nie są takie wciśnięte i te ząbki są o wiele rzadsze. Tu mówi się o ząbkowaniu, tu mówi się o piłkowaniu. Najczęściej spotykany będzie w górach i nad morzem, ponieważ on lubi wilgoć w glebie, wilgoć w powietrzu i najlepiej się czuje właśnie w tamtych obszarach. Klon polny. Liście są zupełnie inne, mniejsze o wiele. Są zaokrąglone na swoich końcach klap. Preferuje miejsca ciepłe, nasłonecznione, bardziej suche. Nie znajdziemy go w środku lasu. Jeśli już, to gdzieś na brzegu. Nie jest on tak popularny jak te dwa poprzednie gatunki, a szczególnie ten klon pospolity. Grond jest takim siedliskiem, w którym właściwie wszystkie nasze krajowe gatunki mają miejsce i mają prawo występowania. Tutaj mamy bardzo ładny okaz, stary, prawdopodobnie liczący około 120, może 150 lat takiej wiekowej brzozy. U podnóża, u podstawy widać mchy. Na tą stronę tej brzozy pada słońce, czyli nie jest to kierunek północny. Nie zawsze w związku z tym możemy kierować się obecnością mchów na pniu i identyfikować strony świata. Las grondowy jest takim środowiskiem leśnym, który jest najbogatszy zarówno w gatunki ptaków, jak i w ich zagęszczenia. Jest tu największe zagęszczenia dziuplaków, zarówno tych pierwotnych, czyli dzięciołów, jak i wiele gatunków dziuplaków wtórnych, właśnie dlatego, że mają dużo zarówno pożywienia, jak i miejsc gniazdowych. Tutaj mamy najbardziej typową dziuplę, którą możemy spotkać w naszych lasach. Dno tej dziupli, na których znajdują się pisklęta, czy znajdują się jaja, jest mniej więcej na tej wysokości. To tutaj dzięcioły składają jaja,
bez żadnej wyściółki, wprost na wiórach, które pozostały po wykuciu dziupli. Tutaj wykluwają się pisklęta, są one karmione i taka dziupla zostaje na kolejne lata. Inny rodzaj dziupli. Tutaj mamy dziuplę naturalną. W takim miejscu budują swoje gniazda inne dziuplaki. Tu w tym miejscu była akurat sikora modra. W tych bogatych lasach nie tylko dziuple mają wzięcie. W zielonej gęstwinie zakłada gniazda cała skrzydlata armia. Tutaj czuje się bezpiecznie. Tutaj nigdy nie ma kłopotów z aprowizacją. Ten gęsty, cienisty las, często nieprzenikniony i pełen tajemnic, to ogromny rezerwuar wody, to największy filtr powietrza i producent tlenu. Bez niego i jego bogactw możemy mieć ogromne kłopoty w przetrwaniu.